Szczęść Boże, Paweł Rzemyszkiewicz, zapraszam na Informacje Dnia. Nowelizacja kodeksu wyborczego dotyczącego wyborów do Parlamentu Europejskiego trafiła do dalszych prac w sejmowej komisji. Projekt już w pierwszym czytaniu chciały odrzucić kluby opozycyjne. Sejm nie wyraził jednak na to zgody. W sejmowej komisji trwają prace nad nowym projektem kodeksu wyborczego. W wyborach do Parlamentu Europejskiego do każdego okręgu zostanie przypisana konkretna liczba mandatów. Zmianom sprzeciwia się opozycja. Polacy mają różne poglądy i chcą mieć prawdziwy wybór. Ta ordynacja nie daje wyborów, ona ten wybór bardzo mocno zawęża. A to dlatego, że premiuje duże ugrupowania polityczne. Małe ugrupowania takie jak Polskie Stronnictwo Ludowe czy Kukiz15 mają małe szanse na wygraną. To jest prezent Prawa i Sprawiedliwości dla Grzegorza Schetyny i Platformy Obywatelskiej. To jest zabetonowanie odgórne układu popisowego. Dlatego, że żadne inne partie czy obywatele nie będą mogli zgłaszać swoich kandydatów. Obecnie nie ma określonej liczby mandatów w danym okręgu. Głosy oddane na konkretne listy przekładają się na mandaty w całym kraju. Dopiero później rozdziela się je pomiędzy listy, a do parlamentu wchodzą kandydaci z największą liczbą głosów. Ja przypomnę sytuację sprzed lat, kiedy na przykład pani poseł Sobecka wygrała wybory w okręgu w Kujawsko-Pomorskim. Natomiast mandat, który powinna otrzymać, przeszedł do innego okręgu, gdzie był większy potencjał demograficzny. Dla wielu wyborców takie rozwiązanie jest niezrozumiałe. A idea, żeby przyporządkować mandaty do poszczególnych okręgów wyborczych, to nie jest samo w sobie złe, tylko że to musi być dobrze przeliczone i pokazane, żeby jednak głos ludzi we Wrocławiu i głos ludzi w Suwałkach znaczył mniej więcej tyle samo. Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną partią, która popiera projekt nowelizacji. Wszystkie kluby opozycyjne chcą odrzucenia projektu. A komentarze w Sejmie do kwestii zmiany ordynacji wyborczej zbiera nasz reporter Szymon Kozupa. Opozycja twierdzi, że zmiany w ordynacji wyborczej faworyzują Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że są one właściwe w myśl tych regulacji, którymi zajmuje się Sejm. Każdy okręg wyborczy ma mieć przypisaną określoną liczbę mandatów, co najmniej 3. A moim Państwa gościem jest poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, powiedzmy kilka słów o tym, no, czy rzeczywiście faworyzują Prawo i Sprawiedliwość, czy wręcz przeciwnie. Główną zaletą tej propozycji zmiany ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego jest jej większa transparentność. Obecna ordynacja była trudno zrozumiała nie tylko dla obywateli, ale nawet dla osób zajmujących się prawem wyborczym w związku z tymi przechodnimi mandatami. Teraz w każdym okręgu będzie określona liczba mandatów. Jest prawdą, że te okręgi będą w związku z tym, że są małomandatowe, od 3 mandatów, większe szanse będą miały duże ugrupowania bądź bloki ugrupowań, no ale jest to też taka sytuacja, w której wyniki takich wyborów są dla wyborców bardziej czytelne. I nie przeszkadza to też opozycji, żeby ewentualnie budować koalicję i w ten sposób wzmacniać swój obóz w wyborach. No to jest stara nauka o tym, że zmiany ordynacji nigdy nie wiadomo komu się przysłużą, że ta rzeczywistość jest często, znaczy jest trudna do przewidzenia, można powiedzieć, niezależnie od tego, jakie są intencje zmieniających ordynację, no, obywatele ostatecznie później decydują. Bez wątpienia taka ordynacja jest zachętą dla mniejszych ugrupowań do tego, by łączyć się w bloki wyborcze, tworzyć koalicję. Jaka będzie korzyść z tego dla obywateli? Wybory będą bardziej transparentne z ich punktu widzenia? Nie będzie straconych głosów? No, przede wszystkim będzie jasność, na kogo głosujemy i jaki nasz głos ma ostateczny efekt. Dotychczas bywało tak, że ludzie głosowali w Wielkopolsce, a mandat otrzymywał ktoś na Lubelszczyźnie i to było niezrozumiałe, niejasne. Trudno było zmobilizować też kandydatów do tego, aby włączyć się w kampanię wyborczą, skoro ich praca mogła przynieść efekt dla kogoś w zupełnie innej części kraju. Także te negatywne konsekwencje dotychczasowej ordynacji były moim zdaniem istotne, stąd uzasadnione jest uporządkowanie i uczynienie tego systemu wyboru europosłów bardziej transparentnym. A pan z jakimi nadziejami patrzy na te zmiany?
Ja myślę, że niezależnie od tego, czy te zmiany by nastąpiły, czy nie, Prawo i Sprawiedliwość na dziś dominuje w sondażach, a dominuje dlatego, że konsekwentnie realizuje program wyborczy. Robi to, co obiecało w wyborach, punkt po punkcie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwu gościem był poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Projekt jest procedowany w Sejmie. Wczoraj przeszedł pierwsze czytanie. Dziękujemy Szymonie i zmieniamy temat. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego w myśl nowego prawa powinna dziś przejść na emeryturę. Małgorzata Gersdorf pojawiła się jednak w pracy i nie zamierza ustępować. To był sądny dzień dla Sądu Najwyższego i jej pierwszej prezes Małgorzaty Gersdorf. Przechodzi ona w stan spoczynku z mocy prawa. Wraz z nią kilkunastu innych sędziów. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy, która skraca kadencję do uzyskania wieku emerytalnego. To był jej wybór. Prawo nie ma tutaj żadnego wyjątku, więc przestaje być sędzią w stanie czynnym, a tym samym i prezesem. Jej wybór, bo wszystko mogło skończyć się inaczej. Kilkunastu sędziów wystąpili stosownie do zapisów ustawowych do pana prezydenta z wnioskiem o przedłużenie możliwości pełnienia obowiązków sędziowskich. Ale Małgorzata Gersdorf tego nie zrobiła. Całą sytuację skomentowała tak. Moja kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego została brutalnie przerwana. Dla mnie to dzień smutny. Kończy się pewna epoka sądownictwa i Sądu Najwyższego. Razem z totalną opozycją protestowała wczoraj pod Sądem Najwyższym przeciwko rzekomym łamaniu demokracji. Konstytucja wprost mówi o 6-letniej kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Konstytucji nie można zmieniać zwykłą ustawą. Rzecz w tym, że konstytucyjność ustawy może ocenić tylko Trybunał Konstytucyjny, a nikt nie skierował do niego ustawy. Tylko Trybunał Konstytucyjny jest tutaj do tego uprawniony i w naszym systemie prawnym obowiązuje domniemanie konstytucyjności, czyli dopóki Trybunał nie orzeknie, że coś jest niezgodne z konstytucją, to przyjmujemy, że jest zgodne z konstytucją. Nie trudno więc domyślić się, o co tak naprawdę w całym sporze chodzi. To jest wynikiem raczej walki politycznej niż interpretacji prawa. Walki, w którą totalna opozycja próbuje wmieszać Komisję Europejską właśnie. Uruchomiła ona wobec Polski procedurę o naruszenie unijnego prawa. Chodzi przede wszystkim o to, aby Polska jak najdłużej była grillowana przez Komisję Europejską w jednym celu. Po prostu polski rząd nie wpisuje się w lewicowy charakter Unii Europejskiej i stąd te wszystkie ataki i również ostatnie posunięcia Komisji Europejskiej przeciw Polsce. Pada pytanie, czy Komisja Europejska ma w ogóle prawo do ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski? To jest nadinterpretacja przepisów przez Komisję Europejską, ale przede wszystkim również moim zdaniem naruszenie traktatów, ponieważ są państwa członkowskie Unii Europejskiej, które w ogóle nie mają Sądu Najwyższego. A zatem nie ma tutaj zasady przede wszystkim równości pomiędzy państwami europejskimi, jeśli chodzi o kwestię traktowania wszystkich członków Unii w sposób jednakowy. Argumenty ze strony totalnej opozycji trudno brać na poważnie. Za chwilę PiS może skrócić również kadencję prezydenta Rzeczypospolitej, bo ona jest tak samo wpisana w konstytucji, 5-letnia kadencja prezydenta, jak kadencja pierwszej prezes. A w całym sporze wystarczy jedynie odróżnić kadencję organu od kadencji konkretnej osoby. Musi mieć zdolność prawną, faktyczną, zdrowotną do tego, żeby pełnić dalej funkcję w organie, którego kadencja nie powinna ulegać zmianie. Natomiast osoba musi z chwilą utraty tych zdolności pogodzić się z powszechnie obowiązującym prawem. Małgorzata Gersdorf nie chce, jak poinformował wczoraj rzecznik Sądu Najwyższego, pierwsza prezes nie przejdzie w tej chwili w stan spoczynku. Póki co jedynie chwilowo przekazała swoje obowiązki sędzi Józefowi Iwulskiemu. Nie zmieniła swoich planów, potwierdziła to, że jutro o 8.30 zamierza przyjść do sądu i żadnych tutaj zmian nie słyszałem. Zgodnie z prawem nie powinna. Myślę, że powinna przejść na emeryturę, cieszyć się tą wysoką emeryturą, 17,5 tysiąca, prawdopodobnie wyliczono wysokość emerytury pani prezes Sądu Najwyższego. Tym bardziej, że sędzia Iwulski został tymczasowo wyznaczony na pierwszego prezesa także przez prezydenta. Sędzia o wielkim stażu zawodowym, najstarszy służbą na stanowisku sędziego z sędziów Sądu Najwyższego, osoba, do której pan prezydent ma zaufanie i do której, co nie ulega też wątpliwości, ma zaufanie środowisko sędziowskie.
Problem tylko w tym, że również on uzyskał wiek emerytalny i nie złożył wniosku o dalsze orzekanie. Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek ostrego sporu politycznego wokół Sądu Najwyższego. Przed północą Sejm przyjął z poprawkami ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Tak zwana ustawa 2.0 to całościowa reforma szkolnictwa wyższego, która w procesie legislacji napotkała na silny opór środowiska akademickiego. Ta ustawa z pewnością przejdzie do historii polskiego parlamentaryzmu. To przez ogromną ilość poprawek, jakie wprowadzili posłowie. Poprawki pozytywnie zaopiniowane przez komisję zawierają uprawnienia Rady Uczelni. W szczególności, o ile Wysoka Izba przyjmie poprawkę numer 1, Rada będzie jedynie opiniować strategię uczelni i sprawozdanie z jej realizacji. Swoje poprawki do ustawy próbowała przepchnąć opozycja. Ponownie pod słowami takimi jak tolerancja czy demokracja, zgodnie z propozycją koła liberalno-społeczni, w preambule otwarto by drzwi na ideologię gender. Ja podkreślam swoją poprawkę właśnie wartości akademickie, takie jak obywatelskość, humanizm, demokratyczne wartości i tolerancja. Dziękuję bardzo. Kukiz 15 zarzuca Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że chce jedynie odpowiedzieć na międzynarodowe standardy naukowe, dać pełnię wolności nauczania, co niekoniecznie wiąże się z poznaniem prawdy naukowej. Proponując pierwszą naszą poprawkę, chcemy podkreślić, że celem badań naukowych jest dążenie do poznania prawdy. Mam nadzieję, że Państwo uznacie to za ważne pryncypium działalności badawczej, a nie tylko wątpliwą wolność nauczania, kształcenia, twórczości naukowej, a przede wszystkim poszanowania międzynarodowych standardów. Ustawa ma wprowadzić obowiązek ustalania wszystkich opłat przed rozpoczęciem studiów i zakaz ich podwyższania. Taki zapis poparł Parlament Studentów RP. W przypadku, kiedy wzrosną koszty uczelni spowodowane inflacją, uczelnia nie będzie mogła podnieść zapłaty przez studentów na tej uczelni. My mówimy o tym, że opłaty na studiach powinny być uczciwe i wcześniej opisane. Jeżeli Państwo są przeciwko temu, żeby w uczciwy sposób podchodzić do opłat studenckich, to jest bardzo przykro. Parlament Studentów RP, oficjalna reprezentacja studentów kraju, ponad 1 300 000 studentów poparła te uwagi. Jeżeli Pan jest przeciw, to jest przeciwko tym studentom właśnie. Zdaniem Platformy Obywatelskiej cała ustawa dzieli studentów. Dzieli studentów z miast mniejszych i większych. Dzieli humanistów i ścisłowców. Dzieli wszystkich. Tu nie chodzi naprawdę o te opłaty i pewność opłat. Tu chodzi o pryncypia. O to chodzi, żeby studenci mieli te uczelnie. Wtedy dopiero będziemy mówili o opłatach. Wiemy, jak wielki był opór środowiska akademickiego, mówiła poseł Elżbieta Gapińska, która zauważyła, że obecny kształt ustawy nie ma nic wspólnego z tym pierwotnym, proponowanym przez wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Tak panu tą ustawę zmienili, tak poprawili, a ona nadal jest dla nas nie do przyjęcia. Panie ministrze, proszę tą ustawę wycofać, poprawić, bo wydaje mi się, że polskie szkoły wyższe, polskie uczelnie zasługują na porządną legislację. Wicepremier nie odniósł się do tych zarzutów. Przedstawiciel resortu nauki i szkolnictwa wyższego wskazuje natomiast, że ustawa poprawi sytuację osób zatrudnionych na uczelniach poprzez stabilizację zatrudnienia. W szczególności w szybszy sposób przekształcają się umowy na czas nieokreślony, jest możliwość awansów stanowiskowych, czyli nie trzeba przeprowadzać kolejnego konkursu w przypadku, gdy jest awans na kolejne stanowisko po uzyskaniu kolejnego stopnia naukowego lub osiągnięcia wymagań, które będą wskazane w statucie. Kluczową zmianą ma być także stworzenie szkół doktorskich, dodał wiceminister Piotr Müller. Do tej pory doktoranci w większości przypadków klepią biedę, powiedzmy sobie to wprost. Ustawa po raz pierwszy wprowadza mechanizm powszechnego systemu stypendialnego. Każdy doktorant zrekrutowany od roku 2019-2020 otrzyma stypendium naukowe. Będzie objęty urlopem macierzyńskim i tacierzyńskim. Ustawa nazywana też Konstytucją dla Nauki ma zastąpić 4 obecnie istniejące. Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Ustawa trafi teraz do Senatu. W tym wydaniu to już wszystko. Przed nami jeszcze prognoza pogody, a więcej informacji o godzinie 16. Do zobaczenia z Panem Bogiem.